Inter Extreme Masters Katowice 2024, drugi ćwierć finał, pierwszy już oczywiście za nami, a na naszym ekranie ten, który rok temu był w stanie zatrzymać fińskiego mistrza świata, Shin, dawniej znany jako Ragnarok. Rok temu właśnie w Katowicach miał ksywkę Ragnarok, teraz Shin. I jest to oczywiście gracz Mr. Gaming i jego rywal również z Korei Południowej, mistrz świata 2019, Dark z drużyny Talon Esports. Pytani zergowej, koreańskiej, ale i światowej sceny. Mapa numer jeden to oczywiście Side Delta. No i na razie nikt nie ryzykuje, nikt nie będzie jakoś bardzo szarżować od samego początku. Faworytem tego meczu niby jest Dark, ale myślę, że Shin ostatnio prezentował świetną, znakomitą w sumie formę, więc też jak najbardziej szansę na pokonanie Darka ma. Rok temu pokonał tego, którego się wydaje, że pokonać się nie da. Zatrzymał Serrala i to w pięknym stylu, 3-2, polecam w sumie, chociaż... Na pewno nie wszyscy byli zachwyceni tym rezultatem wtedy. No a dzisiaj zobaczymy, może będzie w stanie też Darka pokonać. Chociaż jakbym miał przewidywać, kto wygra, no to raczej Dark, no bo lepszy z niego Gladiator, tak się wydaje. Chociaż no Dark musiał grać od Round of 12. Dark awansował z drugiego miejsca z fazy grupowej, mając wynik 3-2 w grupie. Także nie było idealnie na pewno wcześniej, no ale jest tu gdzie jest i... Na razie zagwarantował sobie już niemało wygraną, bo za ćwierćfinał jest 20 tysięcy dolarów i jeszcze 500 dolarów za każdą wygraną w fazie grupowej. Natomiast Shin awansował, co warto powiedzieć, z pierwszego miejsca ze swojej grupy. Co prawda miał wynik 4-1, ale był to mimo wszystko najlepszy wynik. No i dlatego Shina od razu mieliśmy w ćwierćfinale, a Dark jeszcze musiał w poprzedniej rundzie pokonać Skillousa. No, obecność Skillousa tutaj to też było pewnie, znaczy moim zdaniem troszeczkę zaskoczenie, ale daje radę, ciśnie. Tak się to wszystko w jego życiu ciekawie potoczyło, że nagle musiał, ale było to dość roztropne, wyjechać do Holandii i tam się do teamu Liquid lekko przykleić i potem już grać po prostu i próbować zwyciężać. Dobra. Ler, o, zagrany przez Darka. Tak wypatrywałem, kiedy będzie trzecia baza, ale Dark na razie się na nią nie zdecydował. Tu jaka ładna zagrywka z tą droną. No bo świetne, przyblokował zwiadowcę, czyli tego zerglinga Shina i przez to nie dało się wbiec na górę. Mega dobre zagranie droną, no. Taka blokada ciałem. To się też zdarza, ale w sumie to nie tak często. W części używamy budynków i jakieś jedne jednostki, a tutaj dwie jednostki, królowa z droną. No i w ten sposób Dark i jego plan pozostają nadal w tajemnicy, w mgle wojny. Jest ekstraktor zagrany, tutaj oczywiście już nawet trzeci dla Darka. No z tego otwarcia Koreańczycy w sumie zawsze lubili zagrać jakieś szybkie mutaliski i chyba tego bym się tutaj na razie najbardziej spodziewał. Evolution Chamber, Roach Warren. No i oczywiście obaj spamują na razie drony. Robią najwięcej jak tylko się da, nikt nie zamierza atakować, chociaż niektórzy czasami na przykład na pozycji Darka... No, na pozycji Shina rzadziej, ale na pozycji Darka lubią zrobić taką dużą grupę zerglingów, żeby oczywiście zaatakować przeciwnika tak znienacka. Może nawet Dark się zatrzyma na około 40 paru dronach, albo 39, coś koło tego. I zrobił właśnie większą grupę lingów, żeby zaatakować. Chociaż no, cały czas widzimy, że Dark nie zrobił szybkości do swoich podstawowych jednostek. W sumie Shin też nie robi Metabolic Boosta. W tym aspekcie są zgodni. No i Dark, jak widać, gra Spire, czyli spodziewana taktyka, no bo szybki Ler plus dużo zajętych wcześniej ekstraktorów, teraz to już wszystkie. Da mu dużo gazu, oczywiście na mutaliski, natomiast jeżeli chodzi o Shina... No też na ten moment wszystkie cztery ekstraktory. Może sam też chce zagrać w ten sposób. Jest taka opcja. Haczarka zagrana. Na godzinie trzeciej Dark zamierza też oczywiście ekspować. No i teraz dopiero Dark robi szybkość do lingów. Takie to się wydaje trochę nieintuicyjne, no bo w momencie jak grasz mutaliski, to robisz coś, co ci kosztuje gaz. To tak jakby no nie możesz przez to potem zrobić jednego mutaliska. No ale raczej faktycznie warto mieć też trochę zerglingów, a nie tylko w całej rozgrywce, tylko na mutaliskach polegać. No raczej rzadko jest tak w StarCraftie, że polegamy tylko na jednej jednostce cały czas.
go pocisnął, tam go pocisnął, no to zaraz będziemy szli zapewne dalej. Sportcrawler zagrany przez Shina. No, skoro Overlordy były niszczone, no to Shin oczywiście to widział, czuł i miał trochę czasu, żeby się przygotować. Teraz zobaczymy, czy jego przygotowanie było jakkolwiek dobre. Na razie bardzo niewielkie straty, jak na pierwsze 6 minut z Eevee. Czasami to z Eevee już się potrafi zakończyć do tego momentu. O, i mamy kolejne ulepszenie robione w Roach Warren. Teraz to ciekawe, Dark być może zauważył, że ten budynek się porusza i też przecież ma informację, że szybkość do Roach jest gotowa, bo raczej to już widział, że karakany szybko biegają, więc jak Dark tutaj wszystko dobrze sobie tak właśnie uświadomił, no to już wie, że to jest to właśnie konkretne ulepszenie Tunneling Close robione do karakanów i wiadomo, że Roach'e będą mogły pod ziemią się za jakiś czas u przeciwnika przemieszczać. No chyba, że Shin to zrobił w ramach zmyłki, bo niektórzy kolejkują i robią rzeczy tylko po to, żeby to rywal zobaczył, a potem jest od razu anulowanie. Mogłaby też być zmyła. 10 mutalisków na ten moment ma Dark. No i jak widać, trochę podlatuje, trochę atakuje, ale już widać, że pewnego rodzaju rezygnacja też chyba ma miejsce. No bo co tak naprawdę on tutaj zrobi? Ten atak nie ma szansy się chyba przebić. Chyba, żeby na przykład królowe były same. O, no. I zerglingi pomogą. Ej, w sumie to może być bardzo dobry atak Darka. Roach'e stoją gdzieś dalej. Shin tego właśnie nie pilnował najlepiej i słabo się rozdzielił. Łaś, świetna akcja, naprawdę bardzo dobra. Bo teraz jak jest mało królowych, tylko dwie, to motalicki sobie mogą na o wiele więcej pozwolić. Spora właśnie zniszczy. Tutaj też można atakować Evo Chamber, poszerzyć tym samym to przejście i potem kolejne zerglingi może łatwiej wbiegną. Oczywiście dalej stroni od tych sporów Dark. O, kolejne wejście. Na spora rzucone zerglingi. No, pomogły. To fajne zagranie, ładna synergia. Zerglingi muty na tego spora. Teraz jak widać, infestory dołączają. Tutaj samotna królowa, fatalny błąd Shina. Nie no, Shin się chyba pogubił i to tak powiedziałbym ostatecznie. Overlordy też przykro wyglądają. No świetna sprawa, jak nie ma królowych, to naprawdę jest fatalnie. Teraz już Dark widzi, że coś idzie w jego kierunku. Widzi nawet te kolce na grzbietach karakanu, więc wiadomo, że mogą się zakopać i przemieszczać pod ziemią. Dark był w stanie to, myślę, że dostrzec. Tutaj spor się przekopywał i widać, że Dark po prostu unika walki z nim. No to zobaczmy, czy Roach'e zrobią w ramach odwetu wystarczająco dużo, czy mecz zostanie kontynuowany, czy już teraz Shin się podda, bo uzna, że jest troszeczkę za bardzo w plecy. A tutaj bardzo dobrze są czyszczone i szybko te Roach'e. Ale do pierwszej bazy kolejnych kilka się przekopało. Tylko że Shin coś nie reaguje, no. A Dark nie jest głupi, no przecież widział i pamięta o tych Roach'ach. A tu jeszcze są jakieś karakany. A gdzie jest ten over? O, jest i overseer. O, ale za... Co? Dark nie sprawdził swojej pierwszej bazy? Jakoś tak niedokładnie to straszliwie rozegrał. Chyba zakłada, że ma po prostu spinecrawlera w każdej bazie i to wystarczy na te siły Shina, ale no nie wystarczy, jeżeli po prostu będzie strzelać w spinecrawlera. No, chyba, że królowe, że nie królowe, tylko drony może jeszcze pomogą. No dobra, ma Dark część jednostek w defensywie, ale jest duża chmara mutali. No już nawet spory przestają być problemem. Ładnie wyłapał Dark. I ekstraktor, i Overlorda tutaj też można było zniszczyć, ale go interesuje wejście do pierwszej bazy. Bardzo duża i silna grupa mutali, no pięknie to rozwala w tym momencie Dark. No a co Shin może? Nic nie może. Lingi nawet się za infestory lekko próbują zabrać. Niemożliwe jest na razie ich zniszczenie. O, będzie... O, dobra, ładny fangal. Niebezpiecznie. Nie może dać sobie rzucić zbyt wielu fangali w to samo skupisko jednostek Dark, ale widać, że trochę porozdziela, trochę poniszczył i daje radę. Tutaj znowu Roach'e się wykopały, spinecrawler zniszczony. O, świetnie tak to rozgrywa. Nie traci przede wszystkim zbyt wiele, a jego rywal na pewno. 21 dronek. No i teraz na godzinę trzecią trzeba trochę wysłać jednostek. Tutaj oczywiście czuwać. No, wszystko jest dobrze pilnowane. Mega dobrze. To działa. No jest taka masa, jest taka chmara, jest taka przewaga, że Shin może w dowolnym momencie w zasadzie uznać, że nie ma sensu kontynuowanie. Może po prostu zapomni o tej rozgrywce, no ale nie jest to idealny, wymarzony początek ćwierćfinału w Katowicach.
Łatwiutko Dark to wyczyści, jednocześnie wbiega do bazy swego rywala z zerglingami. O, tu jeszcze nawet na infestory. Nawet jeżeli nie ubije żadnego infestora, ale wymusi jakieś fangale, czyli zmarnuje energię, to jest całkiem opłacalne, bo teraz motelizki mają trochę więcej przestrzeni. Dark też widział stan energii infestorów, ich liczbę. O, no. Tak widać, że ma ochotę trochę się w nie wbić. Dużo sporów porobił Shin. A to jest pozycja, w której w sumie chyba Dark już może naprawdę wszystko zrobić. Mógłby też przejść na przykład w Roach'a i też pewnie by wygrał. Albo jakąś inną technologię. Tu jakiś jeden karakan od Shina się przedostaje. Na pewno Shin nie chce się jeszcze poddać, ale zaopatrzenie tutaj nam mówi całą historię. Dark już go prześcignął kilka razy. Prawie kolejny spor zniszczony, ekstraktor wyciągnięty i tylko czeka na kolejne błędy swego rywala, Dark. No też jest bardzo ostrożny. No i mądrze, bo takiej przewagi nie chce jakoś głupio stracić, o właśnie na takie infestory. Jakieś motelizki nawet są niszczone. Ja tam specjalnie Shina nie oceniam za to lekkie przeciąganie, no bo tutaj trzeba po prostu każde 0,5% szansy wykorzystać. Jeżeli jest taki scenariusz, w którym Dark teoretycznie mógłby przegrać, no to właśnie super jakby się dzisiaj wydarzył. Jeszcze ten dodatkowy stres na pewno jest. O, tutaj ładnie uda się te kilka zakopanych roach chyba złapać. Dokładnie, Dark to widzi. Shin też widzi, że jest zauważony. A, jednym roachem i tak poleciał. Spinecrawlery z powrotem robi Dark do obrony. No i nareszcie chyba się doczekamy bardziej zdecydowanych ruchów Darka. O, dobry fangal. Chociaż w sumie nie złapał aż tak dużo. No ale ma też tyle energii na tych inkwestorach, że nawet bym się nie zdziwił, jakby kontynuował to fangalowanie. Piękna chmara mutali leci do pierwszej bazy Shina. No nawet sobie Overseer'y pozostawiał w bazach Dark. Tutaj też nie najgorsze fangale, ale tak naprawdę to są marnowane, bo jak te muty nie padną, to się szybko zregenerują. Shin cały czas bez czwartej bazy. Dark już stawia piątą. Niebawem będzie ona ukończona. Także w zasadzie cały czas Shin nie ma żadnej perspektywy i może tutaj jedynie wzdychać. To jest też powód, dla którego chyba bardzo wielu Koreańczyków lubi mutaliski, bo często taki właśnie jest scenariusz już beznadziejny dla rywala. No, chyba Dark spróbuje użyć Bane'ów i ataki na drony, może na haczerkę, może na hydraliski, zobaczymy. Przy okazji, jak te Bane'y będą wjeżdżać, co jest fajne, to nawet jeżeli będą padać i będą zatrzymywane przez fangale, to i tak obrażenia na spory pójdą, a jak nie będzie sporów, to już w ogóle można mutaliskami wlecieć i wygrać. Teraz jest, no, trochę ryzykowny taki ruch, więc Dark oczywiście go nie podejmuje, no ale teraz będzie piękna próba wykończenia tego meczu. Już widać, że z kilku stron Bane'y będą wjeżdżać, mutalisków jest milion. O, 48. Już nawet się wbija na te spory. O, ale ładnie te Bane'y w wydobycie. Doskonale, już 20 dronek padło. Ale tutaj świetne fangale na Bane'y. No, to akurat nieźle zatrzymał Shin. Shin leci na kontratak. Ech, to jest kaskader. No dobra, zobaczymy. Lair zniszczony, olewa tego spora oczywiście Shin. Tutaj też mamy jakieś zerglingi. O, dwa infestory zostawił. Jednego prawie Dark zniszczył zerglingami. No dobra, kulminacja. Nadchodzi finalna batalia. Infestory, lekko mówiąc, spóźnione. Tak trochę za bardzo, może nawet z tyłu się znajdują względem hydralisku, bo na hydraliskie myślę, że spokojnie muty mogą wlecieć. Teraz ciekawe rozdzielenie. Dark niszczy jednego infestora. Nie poleciał żaden fangal, co mnie trochę dziwi. No i to jest batalia. O, jeszcze Bane'y zsynchronizował całkiem ładnie Dark. Czas na fangale. Czy te fangale mają jakiekolwiek szanse? No nie, no za bardzo się rozdziela Dark. On wie, co trzeba robić. Trzeba się rozstąpić jak może przed Mojżeszem i z górki. GG! I pierwszy punkcik dla Darka.
I druga mapa w tym zacnym pojedynku, Shin na niebiesko i Dark na czerwono. Mapa Solaris tym razem. Zwycięzca oczywiście awansuje do półfinału i zmierzy się z Serralem. Pytanie, która strona drabinki cięższa, czy tam, gdzie jest Serral, czy tam, gdzie potencjalnie będzie Marubian, Hero Marine albo Cure. Ale to już nie ma łatwych meczów. No i zaczyna się oczywiście stawianie hatcherek. Ej, w ogóle ciekawe, że obaj zrobili dokładnie to samo, czyli 15 hatchery. Teraz kolejny raz sztuczkę wykonują obaj zawodnicy. No, obaj zrobili to samo otwarcie. Ono nie jest takie bardzo... Znaczy jest częste, ale nie jest tak, że za każdym razem. Chyba dalej popularniejsza jest ta wersja z 16 hatcherką i Overlordem wcześniej. Overlord w tym wariancie, jaki tutaj nam prezentują zawodnicy, leci troszeczkę później. No Dark to w ogóle tutaj jeszcze coś trochę innego robi. No, Spawning Pool najpierw, Urak na Roka. Troszeczkę szybciej był Extractor. Dobra, to samo otwarcie, to samo potencjalne bezpieczeństwo. Na takiej mapie jak Solaris można się bardzo szybko zaatakować, w tym pomagają te pola przyspieszające na środku mapy. To jest tylko do przemieszczania się w zasadzie przyspieszenie, ale co ciekawe, na przykład gdy lurker atakuje, to te kolce szybciej się przemieszczają przez to pole przyspieszające, albo na przykład te kolce, którymi strzelają hydraliski, też szybciej przylatują w obrębie tego pola. Ale przede wszystkim chodzi o prędkość jednostek też. Nie tylko tych obiektów, którymi one strzelają, jakieś tam pociski, nie pociski na przykład. Na przykład uderzenia Ravagerów. Roachy chyba też szybciej lecą przez to pole przyspieszające. Największą zmianę to chyba robi u Disruptorów, no bo jak kula Disruptora leci przez to pole przyspieszające, to po prostu doleci dalej, bo przez chwilę leci szybciej. Takie to zacne przyspieszenie i po prostu mamy wtedy większy zasięg. Tak sobie patrzę, jak ustawiają swoje królowe zawodnice, a my tu już mamy bardzo konkretną decyzję Shina. On robi jakiegoś maslinga, nie? 27 na 20, jeżeli chodzi o drony. No tak, przez tym etapie, przy tym samym otwarciu, to już jest bardzo duże rozwidlenie, jeżeli chodzi o matchup, w którym mamy dwóch zergów. No dokładnie, Shin robi olina, robi zagranie na jedną kartę, po prostu dużo zerglingów, które muszą szybko pobiec i jeszcze najlepiej szybciej, szybko wygrać. Dark stawia Evolution Chamber, no i co jest bardzo ważne, Dark nie robi trzeciej bazy i no to jest dokładnie to, co chyba chce robić w momencie, gdy jest tak atakowany. Zobaczmy, czy... O, Dark widzi, Dark dużo widzi, no i natychmiast powinna być reakcja, mamy też Roach Warren, no i oczywiście zamyka przejście. Już na minimapie bardzo dobrze Dark na pewno widzi, jak dużo zerglingów do niego biegnie, on musi kontynuować, musi dalej się barykadować. Bo jedna warstwa nie wystarczy, dokładnie. No ja no, pięknie to wygląda. Kolejny ekstra. Aj, to idealnie pasuje. Panie. Igła. Wyliczył, wszystko pięknie. Dwie warstwy, królowa tutaj też świetnie przeszkadza zerglingom. Jeszcze transfuzja nawet pójdzie na tę królową. Doskonale. Dokładnie tak chcemy, żeby to wyglądało z perspektywy Darka. Ale może straci Roach Warren, ale po co mu ten budynek teraz tak naprawdę? Niby lepiej mieć niż nie mieć, ale daje radę. Zdecydowanie w tym momencie Dark na prowadzeniu ekonomicznym i chyba może tutaj się już wstępnie cieszyć. No jakiś Roach nawet się wyklął. Swoją drogą Dark już ma gotowy ler, chciałby pewnie robić prędkość do Roach, ale na razie nie może, no więc zainwestował te 100 gazu w ulepszenie do jednostek zasięgowych. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego akurat Evo Chamber są budowane, a nie jakiś inny budynek, to dlatego, że po prostu no, ma najwięcej punktów zdrowia, a ten stosunek ceny do wytrzymałości bardzo korzystny, lepszy niż w przypadku innych budynków, więc można tak się szybko i w miarę tanio zabarykadować. Na pewno lepiej tak niż spawning poolami przykładowo. Chociaż spawnik pól ma więcej wytrzymałości, ale też kosztuje dużo więcej. Zamiast 75 to 200. Także Evo Chamber to jest
No w zasadzie najlepszy budynek do tego. Doskonale. Teraz mamy 7 bainów granych przez Shina. Nie wiem, dlaczego te overlordy tutaj lecą. Czy on nie zrobił lera, więc to nie będą transportowce. No, spróbuję raz jeszcze, ale to wszystko Dark widzi. Dark genialnie tutaj spogląda oczywiście na minimapę. Widzi, że o, dobra, kolejne ringi biegną, więc on dalej pewnie mnie olinuje. Chociaż zrobił parę dronek Shin. No i teraz bainy próbują rozbić nawet skutecznie ten Evo Chamber, ale dalej już nie tak łatwo. Nie ma przejścia. Nie ma takiego atakowania, nie ma takiego wchodzenia. No może rozwali tutaj jeszcze jakąś strukturę, ale wszędzie są jak nie roacze, to królowe. O, Dark anulował część swojej barykady i teraz będzie się tutaj bronić za pomocą jednostek, których już trochę naprodukował. Tego roacha z frontu będzie leczyć transfuzją. No i świetnie, bardzo solidnie. Dark, lepsza ekonomia, już miał lepsze jednostki, lepsze wzmocnienia, wszystko lepsze. I GG, no to była naprawdę nietrudna mapa dla Darka. Już jest 2-0, już jest jednym butem w półfinale. I wystartowali w dolnym lewym rogu Dark. Z dwoma punktami oczywiście już ten zawodnik i jego rywal Shin na niebieską. Ekstraktor zniszczony, no brawo, brawo Shin, bo... Znaczy brawo Dark chciałem powiedzieć, bo to naprawdę nie jest taki trudny scenariusz, jaki tutaj przerobił na pierwszej mapie Mutalicki. Wszystko się potem znakomicie układało. No po prostu chwycił i nie puścił tej przewagi. Na drugiej to już duże ryzyko Shina, no i Shin już w ogóle tak, no, jak żyć, no. Trzy mapy z rzędu trzeba z Darkiem wygrać, a Dark potrafi grać równie agresywnie co Shin na poprzedniej mapie, więc to nigdy nie wiesz, co na ciebie wyleci. I jakbym miał się tutaj zastanawiać nad tym, co Dark teraz zrobi, to zdecydowanie mocna ofensywa będzie. Także zobaczymy. Jaki patent tym razem będzie? No, warto zwrócić uwagę, że znowu obaj zawodnicy się skusili na te 15 haczerkę, ale teraz wariant Shina był inny. Na poprzedniej mapie pamiętamy, że on zrobił szybszy ekstraktor, żeby właśnie, no jak się okazuje, zrobić ten mocny, wczesny atak z zerglingami. Teraz gra zupełnie inaczej, gra tak jak w sumie jak Dark. Dark gra też tak samo jak na poprzedniej mapie. Zagrał. Jak działa to? Po co to zmieniać? Po co to psuć? Zaraz haczerka się wykluje. Tutaj jak widać drona się zastanawia, czy może gdzieś podjechać, czy może coś zrobić. Chyba nie do końca jeszcze. Dobra, ładnie to wygląda. Ekstraktor oczywiście pracuje. Tutaj jakiś spawning pule, nie spawning pule. Każdy w swoją stronę leci. Nigdy nie widziałem tych dekoracji na mapie, szczerze mówiąc. Z drugiej strony rozumiem, że jest to samo. Ej, ale trochę inaczej postawione, nie? Bo tutaj jest taki lekki łuk. A tutaj... A nie, dobra, bo to jest tutaj. To jeszcze gdzie indziej. Za jakiś czas tak mam, że zauważam zupełnie nową rzecz na mapie. No dobra, zawodnicy na razie robią ten sam drobny ruch, czyli wystawienie dwóch królowych na front. I jeżeli byłby tutaj źle ustawiony overlord przeciwnika, czyli za blisko królowych, to wtedy te królowe sobie idą i atakują. Aż dwa kryptumory? W sumie dużo. Ale Shin zrobił dwie kolejne królowe, które i tak robią injecty, natomiast Dark też cztery królowe. No to tak samo, tak samo. Obaj bez trzeciej bazy jeszcze. Obaj teraz robią, dosłownie się kopiują perfekcyjnie, no. Jak od linijki. Wszystko tak samo. Lekka przewaga ekonomiczna Shina, może na to zwrócić uwagę, że tam z dwie drony ma trochę szybciej. Ale co to jest za różnica? W ogóle obaj ani jednego zerglinga nie zrobili. Obaj robią szybki ler. Chyba znają tę taktykę obaj. Ale na co warto zwrócić uwagę, to to, że Shin, zobaczcie, że zdecydowanie szybciej zajmuje kolejne ekstraktory. Dark dopiero teraz to robi. Co może sugerować nam, że Dark pójdzie w roacze. Natomiast Shin oczywiście w mutaliski nawet robił adekwatne ulepszenia dla tych wyborów, czyli Shin ulepsza zerglingi, no bo one mutaliskom często pomagają, no a Dark właśnie robi ulepszenia do roaczy, hydralisków, lorkerów czy nawet królowych.
Teraz trzecią bazę będzie zakładać zapewne Dark, bo w stylu roachowym zazwyczaj no, możemy szybciej zakładać właśnie kolejne bazy wydobywcze. No i dokładnie, Shin teraz na mutaliski się skusił. No to zobaczmy, czy te mutaliski takie mocne, takie dobre. Czy może jednak nie. Jest haczerka. Do końca chyba potrzebne jest niszczenie tych skałek Shinowi. W sumie to nawet na upartego bym może nawet się tutaj kłócił, że to może być lekki błąd, no bo przecież on z Erglingami czy Mutaliskami no nie będzie mieć specjalnego problemu z przepływem jednostek. O, Dark! Przepraszam bardzo, bo on tutaj już zobaczył, że jest grany Spire i jest reakcja w takim razie. No zagapiłem się trochę na to niszczenie skałek, a Dark już wszystko wie, wszystko widzi. No jest ciekawie, Shin nie widzi tego Overseera jeszcze. Teraz być może mu to mignęło i... O, zauważył. Widzę na minimapie, gdzie patrzy Shin, więc jak najbardziej on takie rzeczy zauważa. No i teraz to dopiero będzie. A Bank Dark będzie atakować, to jest tak zwany pewniaczek. Sporo dron, sporo tego wszystkiego. Ale to wchodzi pięknie. No, to jest piękne. O, jeszcze mu wchodzi na Nydusa, na królowe. To jest ciekawe. Tutaj oczywiście Roach niszczą trzecią bazę Shina, ale jak Shin teraz rozwali sieć Nydusową, świetne jest też to, że Zerglingi w zasadzie atakują królowe. Dokładnie taki scenariusz chce Shin, no i Mago. No i nie ma obrony przeciwlotniczej Dark, co jest tutaj w porządku mocno. Spinecrawlery mają pomoc w obronie, Dark robi kolejnego Nydusa. Ta sieć Nydusowa jeszcze stoi, a powinna chyba zostać jak najszybciej zniszczona. Teraz za to się znowu zabiera Shin. To będzie duża zdobycz. Spinecrawlery też pomagają w obronie, nawet pojedyncze mutaliski tutaj przecież to w końcu wszystko wyczyszczą. No i teraz Nydus pada. Czy jest inne wyjście? No jest jeszcze tam inny Nydus w górnej sekcji mapy, ale sporo karakanów Darka wchodzi, ale po raz pierwszy to zaopatrzenie Shina jest troszeczkę większe. Mutaliski powinny raczej z Roachami walczyć, a nie z niewybudowanymi sporami, chociaż może w sumie i te spory są lepszym celem przez tymczasowo dla mutalisków. O, jeszcze Roach Warren zniszczony, Dark robi same Roache, no ale... W końcu to wszystko padnie. Ja wiem, że on trochę dron jeszcze może wyciągnąć, ale to nie jest taka masa krytyczna, że wszystkie drony zniszczy na pewno i potem jeszcze się będzie w stanie w bazie odbudować. Nic takiego nie będzie. Shin zamutaliskował. Nie, mutaliski na scenie koreańskiej w ZBZ są naprawdę mega mocne. A też świetna decyzja, żeby zrobić taki wjazd do przeciwnika. Mało kto by tak się chyba zachowywał. No bo z reguły ten, kto ma Nydusa, królowe Roche, ten atakuje, a druga strona musi się obronić, ale umiejętna kontra jest jeszcze lepszą obroną. O, i tutaj też świetne zachowanie Shina, bardzo ładnie wymikrował spora, nie stracił mutaliska. No i teraz już w żadnym miejscu nie dzieje się nic dobrego dla Darka. Na 28 dronach jedynie zawodnik teamu Talon Esports. Jak zwykle takie gwałtowne to zywizje. Jedna akcja, może lekko rozciągnięta i już po mapie, już po zabawie. GG. I kolejna mapa tego ćwierćfinału. Fajnie, bo Shin zaczyna stawiać pewien opór. Tutaj oczywiście zawodnik na czerwono, tu na niebiesko. Mapka Oceanborn jest dość standardowa. I ciekawi mnie, czy po raz kolejny zobaczymy otwarcie takie dwubazowe, bo w tym meczu w zasadzie tylko takie dwubazowe otwarcie robią obaj zawodnicy, nawet jak chcą grać Roche. Ale ta mapa, no pasowałaby, żeby tutaj zrobić właśnie te inne otwarcie. Troszkę by pasowało. Jest ekspansja, tutaj jak widać też.
Dobra, póki co oczywiście żadnych odstępstw od normy być nie może. Tutaj wleci sobie Overlord jednego i drugiego zawodnika. Zaraz zobaczą, że ta druga strona zachowała się zwyczajnie. Ale nikt nie chce ryzykować jakimś 12 pulem. Tylko Shin na mapie drugiej tak przeszarżował lekko tymi zerklingami, ale to też było takie otwarcie na jednak z ekspansją. Dark kiedyś lubił grać takie bardzo wczesne chyba zerklingowe ataki. No ale jak oni się pewnie dobrze znają, no bo obaj na scenie koreańskiej grają, no to... to wiedzą, że takie ryzyko może być bez sensu. Dobra. Dokładnie to samo otwarcie. No i tak. O, w końcu zobaczymy po raz pierwszy, aż dziwne, zagranie, które kiedyś było najbardziej popularne, chyba zresztą nawet nadal często jest w wielu spotkaniach, ale nie w tym. Czyli szybka trzecia baza. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj jak widzimy, Overlord sobie śmiga. No co go pomęczył, to jego. Tutaj jak widać, Lingi sobie biegają. Wypatruje cały czas jakieś zachowań, które by wskazywały na jakiś ofensywny bądź mocno defensywny czy technologiczny kierunek, ale na razie nic takiego nie ma. Na razie obaj robią standard, czyli trochę dronek, ale też trochę Lingów i Bane'ów do obrony. No proszę, jaka zmiana stylu gry, zupełnie inaczej. No to fajnie będzie też zobaczyć, poznać, który z zawodników dzisiaj jest lepszy właśnie w takim klasycznym, standardowym podejściu. Ciekawe, czy Dark wie, że ten zergling Shina nie zauważył jego Roach Warren. O, chyba coś wie, chyba przeczuwa. Zobaczcie, jak niewiele dronek ma teraz Dark. Znaczy niewiele, no. Około 40 może się zatrzymać i po prostu zrobić taki roachowy atak. Kiedyś Dark to uwielbiał robić bardzo, bardzo często. Nawet pamiętam, o, takie mecze, gdzie... Nie, tutaj w zasadzie jeden czy dwa lingi tylko padły od Bane'a. O, naprawdę? O, Ragnarok robi swój taki mocny atak. No tylko, czy to jest roztropne? Zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, no Dark się wydaje bardzo... O, jeszcze ma... Nawet ten supply block bym powiedział, że jest dobry dla Darka, bo teraz on nie może wydać surowców przez chwilę. I ta chwila prawdopodobnie będzie momentem, w którym on zobaczy, że właśnie idą do niego roachy. I teraz zamiast robić drony potencjalnie, to Dark oczywiście będzie robić roachy. I to jest no, genialnie dla Darka, bo właśnie teraz nie chciał nic innego robić, tylko roachy. Taki jeden z rzadkich pomocnych supply blocków. Kręcą się te zerglingi, w zasadzie taki niby zwiat Shina. No Shin miał ochotę na pewno zaatakować, ale ogarnął i to też szanuję bardzo, że nie opłaca mu się tego zrobić. Taki zawodnik, który już ma odpaść z turnieju potencjalnie, no bo jak Shin przegra, to oczywiście odpada. Jakoś tak nagle więcej zwiadu robi, jakiś taki uważniejszy, jest ostrożniejszy, ale jednak znowu idziemy chyba w mutaliski, czyli taktykę, która do tej pory w tym spotkaniu nie zawodziła. Ten, kto robił muty, ten wygrywał.
jeszcze jeden przylotowy Sirena, niby niewiele się dzieje, ale ja czuję, jak zawodnicy tam pewnie przeżywają, że... jeden milimetr dalej by zaleciała jakaś, zaszła jakaś jednostka i by może zobaczyła trochę więcej. O, to jest w ogóle gigantyczna też informacja dla Darka. Swoją drogą, jaka jednomyślność, nie? Że obaj uznali, że o dobra, chcę jednak zrobić coś lądowego, jakieś uderzenie, jakiś all-in, może ryzyko, ale Shin się rozmyślił, Dark myślę, że też się właśnie rozmyślił, a chyba chodziło mu to po głowie. I teraz jak to nie wyszło, to szybko w mutale. Od razu musi być jakiś inny chwyt. Im bardziej... nieprzyjemny dla przeciwnika, tym lepiej. No i oczywiście w ZVZ często są to takie mutaliski. No i są mutaliski od Shina. Dark, jestem bardzo ciekaw. Jednak koruptory, no bo często tak jest, że ta strona, która jest późniejsza w technologii, właśnie decyduje się na taki, a nie, inny wybór. Overlord zniszczony, dobra. Pięć dronek zostało zniszczonych. To widzę na minimapie, że mutaliski Shina myślą o kontrataku. Bardzo dziwna sytuacja, bo myślałem, że zawsze koruptory podążają za mutaliskami, ale tutaj nic takiego nie ma miejsca. Muty niszczą overlordy, koruptory niszczą overlordy, a roachy... O, miały walczyć z roachami, ale tutaj Shin się jakoś trochę niefortunnie ustawił. Ej, Shin naprawdę ma spore liczby. Oj, teraz jeszcze mutaliski pomogą. No i będzie awantura. Dobra, koruptory z tyloma mutaliskami na bank wygrają. Dark się zastanawia, czy przypadkiem może nie złapać przeciwnika. No to jest trochę ryzykowne posunięcie, ale czemu nie? Dark będzie mieć wcześniej ulepszenie do ataku kolejne. Goni go, no. Dark go goni. A Shin wcale tak się nie ustawia, jakby nie chciał walczyć. Kilka korosivów nawet trafiło. Mamy też... O, to jest fajne posunięcie. To jest mądre posunięcie, żeby koruptory zaatakowały tę haczerkę. Tutaj, jak widać, kolejna wymiana i wcale nie najgorsza dla Darka. No, coś pięknego. No i zażegana hacza. I tutaj jeszcze koruptory cisną mutaliski. Świetnie rozegrane. Doskonale. No i ten koruptor nawet przeżyje jeden. Jeszcze przez chwileczkę. No faktycznie, to jest ewidentna zaleta koruptorów, że mogą szybko jakiś budynek, nawet tak istotny jak haczerka, zniszczyć. Tylko on musi być ich tak właśnie, no przynajmniej te 7-8 pewnie. Chociaż i 5-6 by dał radę. Jeszcze jedną bazę, raz będzie Dark atakować. Jeszcze się nie odnowiła ta umiejętność, żeby atakować budynki. Skałki zniszczone. Dark oczywiście myśli... O, naprawdę tutaj jest Hydraden? To nie jest najlepsze miejsce chyba na tę strukturę, no ale zrobił to zrobił. Najwyżej to będzie jego błąd. Tak, trudna rzecz. Haczerka zniszczona. Doskonale, znowu kolejna hacza jest atakowana. No, czas gra bardzo na niekorzyść Shina. Shin, mam wrażenie, że on musi tym atakiem wygrać. Musi, bo się dusi. No i kolejna hacza rozwalona przez koruptory. Klasa. Bardzo dobrze. Nawet dwa modeli... Ej, chwila, bo tutaj Dark wcale nie wygląda na liczniejszego, silniejszego zawodnika. Koruptory powracają, ale tylko po to, żeby z dwoma mutaliskami zawalczyć. Nie wiem, czy powinny to robić, ale dobra, niech zrobią. Tutaj oczywiście już kolejne grupy jednostek się przegrupowują. Idealnie jakby koruptory może jakoś tak stały, żeby hydraliski atakowały, ale nie atakowały roachy, no bo to by pomogło. Coś by koruptory właśnie zrobiły. W tej bitwie lądowej Dark nawet wyciąga drony, więc atak ostatnich szans. O nie, te hydraliski są bardzo odsłonięte wobec jednostek wchodzących od góry. Dark celowo i świadomie poświęcił 20 dron, ale dzięki temu jego siły są teraz większe. No i jeszcze ulepszenia ma. A, pięknie, pięknie Dark go rozgrywa. Doskonale. Te koruptory, jak widać, znowu trochę przeszkadzały przeciwnikowi, ale już wiele więcej tam nie zniszczą. Mogą powrócić do atakowania haczerki na godzinie 12. No i 4 bazy w zasadzie do 3. No i Shin. Shin nie chciał być w tej pozycji.
ciekawe swoją drogą, że grał Motaliski, walczył z koruptorami, ale zrobił Hydraliski. To chyba też nie taki częsty wybór, no ale... Ale innej metody widocznie na to nie miał. Ach, i tutaj jeszcze przecież hacza nie odbudowano. To w zasadzie na dwóch bazach w tym momencie jest się. No tragedia, absolutna tragedia. Wydobycie... Ej, a teraz już Shina jest przez moment jeszcze większy. Ja wiem, że Dark ma tylko 44 drony, ale więcej takich sensownych miejsc do pracy dla dronek. O, już teraz tak. Teraz już wydobycie idzie w drugą stronę. Dark będzie raczej pocieszony. Dark atakuje, no nie, no jak on ma 150 limitu na 92, to chyba musi wygrać. To są, pamiętajmy, tylko Ravagery. Znaczy, tylko Yash, ale one tak dużo miejsca zajmują. Roach'e mniej, no i tutaj naprawdę ma wielką przewagę Dark. Pięknie się wbija, pięknie atakuje. Shin w tarapata, Shin się wycofuje, tu jeszcze jakaś kontra Shina, po się podkopuje, a tu mu wchodzą do zamku. O, jeszcze korosive na Overlordy. Nie no, Dark jest lepszy w Zywizji dzisiaj. Lepsza psychika. Lepszy styl gry. No i Dark awansuje do półfinału Intellect Masters Katowice 24, zagra na Serrala. Już ma taką masę, której zatrzymać się nie da. Tylko lurkery może by pomogły Shinowi, ale oczywiście tej technologii nie posiada. Nie no, pokazał, że w każdym aspekcie, czy w dłuższej, czy w krótszej grze jest lepszy. GG, myślę, że Serral się przeglądał też temu pojedynkowi i pewnie jakieś wnioski wyciągał. Jak grają Koreańczycy, jak gra Dark.